Cześć, nazywam się Sergiusz i witam Ciebie w Akademii Prostaw. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o takim ustawieniu świateł, które nazywa się clamshell. Ustawienie clamshell to jest bardzo proste ustawienie świateł. Charakteryzuje się tym, że wszystkie cienie są wypełnione i są bardzo miękkie, ale one też są, natomiast słabo widoczne. I takie ustawienie świateł też jest bardzo plastyczne i dosyć korzystne dla osób, których fotografujemy. Clamshell polega na tym, że zamykamy osobę w właśnie światłach. I możemy po prostu na to użyć dwie lampy, możemy użyć po prostu jedną lampę i blendę. To ustawienie, które ustawiłem teraz, to jest właśnie ustawienie z blendą i właśnie z lampą błyskową. Możecie też do tego wykorzystywać parasol. W innych odcinkach też będziemy używać clamshell i też z parasolem i też zobaczycie, jak to wygląda. Dzisiaj ze względu na osoby, które na przykład posiadają zwykły statyw oświetleniowy, jedną lampę i blendę, pokażę, jak to zrobić właśnie za pomocą tych rzeczy. Będę wykorzystywał właśnie statyw Systent, Octa 120 oraz blenda U. Używam właśnie blendę U ze względu na odbicie, ponieważ każdy modyfikator światła daje odbicie w oku i rozpowszechnia światło na naszym modelu lub modelce. I dana blenda dzięki temu, że jest zakrzywiona, to ma bardzo ładne odbicie w oku. Dodatkowo nie muszę mieć pomagiera, żeby właśnie tą blendę trzymał. Natomiast takie coś możecie też powtórzyć ze zwykłą blendą. Natomiast do portretów stacjonarnie w studiu jak najbardziej polecamy właśnie takie rodzaje blendy, blendę U. I teraz zobaczcie, o co chodzi właśnie w tym ustawieniu. Ja pod mocnym kątem w dół mam ustawioną właśnie samą oktę. Jeżeli mamy statyw boom, to jest taki, który jest z wysięgnikiem i możemy to właśnie lampę ustawić się na centrum, to będzie w ogóle super. Teraz dla osób, którzy mają tylko jeden zwykły statyw oświetleniowy, mogą ustawić go właśnie w ten sposób. Ustawiam delikatnie z boku i mocno dajemy właśnie lampę w dół. I teraz zobaczcie, modelka jest przy samym krawędziu tego softboxa. Więc część światła pójdzie na nią, później część światła stąd pójdzie na blendę i nam wypełni cienie. Zobaczycie, na ile miękki efekt nam wtedy to wyjdzie. I coś takiego też możecie powtórzyć z zwykłym parasolem, też możecie to powtórzyć z innymi blendami. To jest bardzo proste, natomiast bardzo korzystne i naprawdę bardzo fajnie to wszystko wygląda. To znowu robię na białym tle, które nam zrobi się szare. Jeżeli my chcemy mieć idealnie białe tło, to po prostu stawiamy jeszcze jedną lampę z tyłu, żeby po prostu nam to wypełniło światło na tło. Albo jeżeli chcemy bardziej wyświetlić kontur, to też możemy sobie światło ze stripu ustawić na kontur. Dane ćwiczenie robimy na jednym źródle światła i jak najbardziej to możecie sobie powtarzać i rozbudowywać. Już to widzieliście na przebitkach i na zdjęciach, które już się wyświetlały Wam podczas sesji, że światło, które właśnie robiliśmy teraz, jest bardzo miękkie. Wszystkie cienie przejścia są bardzo, bardzo miękkie, są tak już delikatnie wypełnione. Dodatkowo proszę też zwrócić uwagę na tło. Tak jak mówiłem, kiedy robimy na białym tle z jedną lampą, im dalej jest osoba od tła, to tym bardziej tło będzie ciemne i też możemy właśnie tą głębię tej ciemności na tle możemy regulować właśnie odległością osoby od tła. Też bez problemu taki setup możecie sobie rozbudowywać, na przykład ustawiając światło konturowe, ustawiając światło na tło. Też możecie ustawić się z filtrem kolorowym. Tu ograniczy nas tylko wyobraźnia. Więc za pomocą jednej lampy i zwykłej blendy, jak widzicie, możemy zrobić bardzo ładne zdjęcie z bardzo miękkim oświetleniem i bardzo ładnym przejściem przez cienie. Jeżeli macie więcej pytań, jeżeli chcecie, żeby dostać doradztwo w doborze sprzętu studyjnego, więc śmiało prosimy o kontakt z nami. Też śmiało proszę pisać Wasze pytania w komentarzu. Dziękuję, że jesteście z nami. Stawcie like, subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!